Witam Was serdecznie na moim kanale. Ostatnio byłem mniej aktywny na YouTubie. Wszystko to spowodowane naprawdę sporą ilością pracy. Oprócz tego, że wypożyczamy sprzęt fitness do użytku domowego na terenie Warszawy i okolic oraz od niedawna Trójmiasta, to również wynajmujemy maszyny na różnego rodzaju eventy oraz wydarzenia sportowe. Ostatnio dostaję sporo wiadomości. Marcin, gdzie kupić sprzęt fitness? I pewnie teraz pomyślicie sobie, a prześlę linki do swoich sklepów internetowych, będzie wciskał swój produkt, powie, że tam są najlepsze ceny. Otóż nie. Ja bardziej skupiłem się na usłudze związanej ze sprzętem fitness, powiązanej ze sprzedażą. Wy decydujecie, czy chcecie kupić daną maszynę, czy chcecie ją wymienić, czy chcecie ją oddać. Także opowiem o swojej wypożyczalni sprzętu fitness. Wygląda to następująco. Wynajmujecie daną maszynę na miesiąc, dwa, trzy. Tak naprawdę wy decydujecie, jak długo będziecie chcieli ją mieć. Po miesiącu możecie ją oddać. Bardzo dużo osób stwierdza, że nie są w stanie trenować w domu, muszą wyjść do klubu fitness, ale bardzo dużo też osób nie może do tego klubu wyjść i ćwiczy właśnie w zaciszu własnego domu. Praca, dzieci, nie ma po prostu czasu, żeby skorzystać z oferty klubu fitness. Jeśli dana maszyna Wam się spodoba, możecie skorzystać z opcji wypożycz, wypróbuj, kup. Jak to wygląda? Podam na przykładzie jednego z naszych najpopularniejszych Orbit Racków, Ebefita ENW1000, który kosztuje fabryczny nowy 2200 zł, wynajem miesięczny 230, pakiet 3-miesięczny 500 i po 3 miesiącach albo po miesiącu możecie taką maszynę wykupić. Odliczamy Wam to, co nam zapłaciliście. Za miesiąc lub za 3 dopłacacie różnicę. Przyjeżdżamy z fabrycznie nowym Orbit Rackiem, opieką serwisową i gwarancją 2-letnią. Także to wszystko tyczy się Warszawy, okolic i Trójmiasta. Jeżeli chodzi o samą sprzedaż maszyn gdzieś tam dalej w Polskę, staram się tego unikać z kilku przyczyn. Miałem naprawdę kilka takich nieprzyjemnych sytuacji, gdzie sprzedawałem przykładowo Xterra FS40, która jest dużym Orbit Rackiem, wysłana przykładowo do Poznania. Po 2 miesiącach padł silniczek. I co dalej? Klient do mnie dzwoni, mówi: panie Marcinie, maszyna się popsuła. Ja mówię: proszę pana, zgłaszam reklamację, proszę rozkręcić Orbit Rack i wpakować go z powrotem do kartonu. I tutaj zaczynają się, powiem wam, naprawdę cyrki i bardzo duże problemy. Nie dziwię się tym klientom, dlatego zrezygnowałem z tego handlu gdzieś tam w Polskę. Dostawałem krótkie, długie: panie, próbowałem go rozkręcić, przyjedź pan sam, bo ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Naprawdę graniczy to z cudem i nie mam tutaj do nikogo żadnej pretensji. Jeżeli chodzi o sprzedaż maszyn gdzieś w Polsce, macie Decathlon, macie Go Sport, macie taki duży sklep internetowy jak Lord for Sport, który gdzieś tam chyba też ma punkty po całej Polsce. Zakładam, że oni dają też swój serwis. Bardzo dużo właśnie tych dużych firm ma podpisane kontrakty z KF Serwisem, który przyjeżdża, naprawia maszyny u Was w domu. Jest to naprawdę bardzo ważna rzecz. Oszczędzi Wam sporo nerwów, także jeżeli możecie kupić coś lokalnie, ale drożej, to proponuję zdecydować się właśnie na tą opcję. Weźcie tutaj pod uwagę na przykład zakup bieżni. No coś się stanie z silnikiem. Nie wyobrażam sobie, żeby kobieta na przykład, która jest sama albo nie ma jej kto pomóc, żeby taką bieżnię gdzieś tam rozkręcała, pakowała do kartonu. No mnie osobiście by trafił po prostu szlak. Jeżeli decydujecie się na zakup internetowy z różnych przyczyn, cena, czasami takie produkty potrafią być 30-40% tańsze. Mieszkacie w mniejszej miejscowości, gdzie po prostu nie ma możliwości zakupu w sklepie stacjonarnym. Dopytajcie się o ten serwis, reklamację, gwarancję.
tak, żebyście wszystko mieli czarno na białym, żebyście mieli pewność, jak to wszystko będzie się odbywało, jeśli maszyna ulegnie awarii. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że przekazałem Wam troszkę cennych informacji. Jeżeli ten film Wam się podobał, bardzo Was proszę o subskrypcję. Zależy mi na nich, bo ich nie kupuję, także będę chciał tutaj dobić niedługo do 1000. Będę robił takie krótkie też filmiki związane z najczęściej zadawanymi pytaniami, które pojawiają się na moim kanale oraz na blogu, także to był ten pierwszy odcinek. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.